Do upiornej sytuacji doszło w niedzielę na pokładzie polskiego samolotu pasażerskiego lecącego z Aten do Wilna. Na pokładzie samolotu było 170 pasażerów, w tym 4 Polki, mieszkanki Suwałk, pracownice Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Wśród nich Marta Wiszniewska, rektor tej uczelni, oraz Ewa Sidorek, była wiceprezydent Suwałk. Horror zaczął się nad białoruskim terytorium tuż przed granicą z Litwą. Na pokładzie samolotu rzekomo miała znaleźć się bomba, ale drobiazgowe przeszukanie maszyny i pasażerów nie potwierdziły tej informacji. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja była wręcz uszyta na potrzeby dokonania zatrzymania białoruskiego opozycjonisty, który znajdował się na pokładzie samolotu. Tuż przed przekroczeniem powietrznej granicy dzielącej Białoruś i Litwę, na polecenie Aleksandra Łukaszenki, białoruskiego dyktatora, nad pasażerskim samolotem zawisł MiG-29. W jego asyście cywilna maszyna zmuszona była zawrócić nad Lidą i usiąść na płycie mińskiego lotniska. Myślałam, że już nigdy nie zobaczę swojej rodziny, powiedziała nam w pełnej emocji rozmowie Ewa Sidorek. Oto zapis jej wstrząsającej relacji. W zasadzie 10 minut czy 15 może minut przed tym, kiedy miało być już, wiedzieliśmy, że nastąpi lądowanie w Wilnie, no zaczęły się jakieś dziwne manewry na pokładzie samolotu. Samolot zaczął wykonywać bardzo dziwne ruchy, takie ruchy, że tak naprawdę byliśmy przeświadczeni, że samolot spada, że jest jakaś awaria samolotu. Bardzo też dziwnie zachowywała się załoga, nerwowo. Panowie, bo to była obsługa męska, młodzi zaczęli biegać po samolocie i tylko wydawali komunikaty, że proszę usiąść, bezwzględnie kazali nam wszystkim siedzieć, pozapinać pasy i absolutnie się nie ruszać, nie wstawać, ktokolwiek wstał, proszę siadać, oni byli wystraszeni, to było po nich widać, więc no my nie wiedzieliśmy, co się dzieje, no ale wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Plus te ruchy samolotu, no kiedy dzisiaj widziałam, jak on musiał zawrócić spod tej granicy, no bo rzeczywiście to było maksymalnie 15 minut do lądowania, no to te manewry teraz wiemy, z czego wynikały, aczkolwiek to było wtedy, z naszej perspektywy wyglądało to przerażająco. Ja myślałam, że ja nigdy już nie zobaczę swojej rodziny, swoich dzieci. Po chwili usłyszeliśmy komunikat. Proszę siedzieć, proszę nie wstawać. Ze względów bezpieczeństwa musimy wylądować w Mińsku. Wylądujemy za 15 minut. To było trochę dłużej niż 15 minut. Doleciliśmy do Mińska, no a tam już procedura taka, że zaczęli nas po kilka osób wyprowadzać. Tam już czekały samochody wojskowe, straż pożarna, mnóstwo wojska, kordonem nas otoczyli z psami i służby. Po 5 osób wypuszczano z samolotu i kazano nam swoje jeszcze tak w takim promieniu rozkładać po oddzielnie torby, podchodził żołnierz. Z psem obwąchiwano nas, nasze rzeczy, tam rzeczy nas. Kiedy już wszystko po tych procedurze, po tych każda piątka wsiadała do autobusu. W miejscach, gdzie my siedziałyśmy, ja siedziałam z panią rektor w 12 rzędzie, siedziała też para starsza z Litwy, siedział z niej młody mężczyzna przy oknie. Ten starszy pan zrobił bardzo dużo zdjęć, bo on siedzieli akurat od tej strony, gdzie było wojsko, gdzie były te samochody, gdzie to się działo. Pan, kiedy wysiadł, żołnierz kazał mu skasować. Już dzisiaj, teraz wiem, dlaczego wiedział, że on robi tyle, wziął aparat, kazał mu wszystko skasować, ponieważ ten pan z nami już nie wraca, ten młody mężczyzna. Czyli był jednym z tych Rosjan, którzy gdzieś tam nas obserwowali, oni musieli siedzieć w różnych miejscach w samolocie, więc cały czas gdzieś tam byliśmy pod kontrolą ich, również wzrokową. Potem przewieźli nas autobusami do
na lotnisko i tam takim wąskim tunelem pojedynczo wchodziliśmy. Najpierw rodzinę, dziećmi, potem widziano to teraz kobiety i nas pojedynczo, no, dotykano nas dosłownie, no, przeszukiwano rzeczy, jeszcze raz kazano zdejmować maskę, brano nasze dokumenty, ale mimo wszystko nas wypytywano, jak my się nazywamy. No, procedura niemalże jak się kiedyś ktoś oglądał, czy widział, jak działa KGB, no to dosłownie tak nas potraktowano. Ale w międzyczasie rzeczywiście zwróciłam uwagę na tego chłopaka w samolocie, znaczy nie w samolocie, jak wyszedłam, wychodził tam już pod koniec, to taki miał wojskowy plecak, bejsbolówkę, to czterech żołnierzy koło nas, tak koło mnie, jak ja stałam, przeprowadziło tego chłopaka oddzielnie, czyli go zgarnęli, nie zgarnęli go na oczach tam wszystkich, tylko gdzieś tam, bo myśmy nie widzieli tak naprawdę, co się dzieje. Wychodząc, czekając na nasze wyjście na lotnisko, na płytę lotniska, koleżanka zapytała stewarda, mówi, kto was zmusił, żeby tu lądować? I on powiedział tylko do nas, mamy informację o zagrożeniu terrorystycznym. Ja mam wrażenie, że załoga samolotu była bardzo przestraszona. Ja myślę, że dla nich to było też niesamowite przeżycie. Ich ruchy, to które wykonywali, świadczyły o tym, że są przerażeni. Gdybyś miała mnie zapytać, czy uważam, że właściwie się zachowali to źle? Nie wiem. Zachowali się pewnie, mając świadomość, że my tego nie wiedzieliśmy, że może być samolot zestrzelony, że zostali zmuszeni do takich działań, że odpowiadają za swoje życie, a też to są tutaj młodzi ludzie, że chcą żyć, że mają, że to jest na ich barkach. Z jednej strony się nie dziwię, aczkolwiek z drugiej strony, no chyba przerosła, szczególnie tych młodych stewardów, ta sytuacja, bo naprawdę widać było po nich. Ja po nich patrząc, widziałam, że się dzieje coś strasznego, bo oni byli przerażeni. Ich ruchy, ich działania pokazywały, że oni są przerażeni. Po tym przeszukaniu indywidualnym, przeprowadzono nas też takim, każdego osobiście przeprowadzono, bo to było pojedynczo, przez lotnisko i w jednym pomieszczeniu, takim może nie zamkniętym, tylko też postawiono takie rusztowania, jakieś z jakiegoś materiału odgrodzenie i wojsko nas tam pilnowało. I jeszcze póki mieliśmy internet, to coś tam próbowaliśmy dowiedzieć się, jak to wygląda, potem już nam internet odcięto. No miejsca tam nie było za dużo, myśmy siedziały na ziemi, ludzie byli stłoczeni, bo no, tych miejsc siedzących było, brakowało ludziom. Myśmy 8 godzin tam spędzili w takim chaosie. Nawiązaliśmy kontakt z prawnikami, tutaj z Suwałk nawiązaliśmy kontakt z konsulem, ale no oni nic nie mogli, nic nie wiedzieli, tak samo byli w jakimś tam chaosie, ale mimo to, że nam już internet odłączono, to mogliśmy się komunikować na zewnątrz. Chociaż gdzieś tam jakieś informacje docierały. Widzieliśmy z konsulatu, że przedstawiciele konsulatu są na terenie lotniska, widzisz, że widzą samolot i nie odjadą, dopóki samolot nie odleci, no ale nikt tam ich nie wpuścił, nie mieli żadnego wpływu, nie mieli żadnego przełożenia. Ja jeszcze jak usiadłam, jak już byłam w tym pomieszczeniu, taka młoda dziewczyna, na którą zwróciłam uwagę, bo ona zapytała, ja jestem z Białorusi, czy w związku z tym mogę wyjść stąd, no bo wrócę autobusem do domu. I wojskowy zapytał, wy grażdanka z Białorusi? Ona mówi, da. No nie, mówi, jak jechałaś do Wilna, będziesz musiała tam dolecieć. No ale to się okazało potem, że była to dziewczyna, no, koleżanka, która towarzyszyła owemu opozycjoniście i także została zatrzymana już z nami, nie wracała. No fakt jest taki, że oni nie wiedzieli tak naprawdę, nikt nie wiedział, ile nas potem z powrotem, bo nie mogli leci, nie mogli się doliczyć, kogo brakuje i to było straszne, to było straszne. To było też takie no, przerażające, bo myśmy nie wiedzieli, co się stanie tak naprawdę. Czy nas puszczą, bo mieliśmy komunikaty, że kilka dni nawet mogą nas przytrzymać. No, no przecież ani konsul, nikt nie mógł tam wejść. Nie, powiedzieli, no my nie możemy, nas tam nie spuszczą, my jesteśmy tutaj, no, obserwujemy, jesteśmy z wami. No ale to tak, jesteśmy z wami. Człowiek w sytuacji ekstremalnej z tymi doświadczeniami jest tak naprawdę sam. Zostaje z tym wszystkimi swoimi przeżyciami. Wielogodzinny pobyt na lotnisku poprzedzony strasznymi przeżyciami na pokładzie samolotu, niepewność,
kompletny brak poczucia bezpieczeństwa, potworny stres. Tak naprawdę to już jak wsiedliśmy do samolotu, to tylko było najważniejsze, żeby w końcu wystartować, bo to też było tak, że w tym samolocie chyba 5 razy nas liczono, bo no, nikt nie wiedział, kogo brakuje, ile osób brakuje. No nikt tego oficjalnie nie podał, podejrzewam, bo gdyby podał, to przecież i obsługa samolotu nikt by nas nie liczył. Kilka razy zaznaczał na jakichś tam kartkach nawet, że kogoś nie ma. Tak to wyglądało. Okazało się, że z pierwotnego składu pasażerów do Wilna nie doleciało 6 osób, w tym Raman Pratasiewicz, towarzysząca mu młoda kobieta i pozostałe 4 osoby. Ci to prawdopodobnie obserwujący ich funkcjonariusze białoruskich służb. Ale to już jak przeżyłam ten stres swój osobisty, bardziej mnie po prostu dotyka to, jak to człowiek, który działa totalitarnie, gdzie jest reżim, jest w stanie zrobić wszystko. Bo to, co się zadziało, to dla mnie jest niepojęte. Gdyby ktoś mi powiedział, to bym powiedziała, że na filmach tak jest, doprowadzają samoloty, więc zestrzelimy was i do widzenia, żeby tylko zniszczyć, złapać człowieka, którego się boi. A z drugiej strony, oni się boją tego człowieka, młodego chłopaka, który jest w wieku mojego syna. No mam pełno refleksji natury takiej egzystencjalnej i wolnościowej. To przerażające, bo to, co przeżyliśmy, jest przerażające. To było tak traumatyczne. Ja wczoraj się trzymałam, a wczoraj wiedziałam, że pani nie da, tylko spokój. Prosiłam Boga tylko, Panie Boże, zapiekuj się moją rodziną. Straszne. Jestem w domu i się z tego bardzo cieszę. To jest ważne dla mnie, no ale współczuję temu młodemu człowiekowi, jak popatrzyłam na niego w wieku mojego syna. Młody człowiek, który chciałby żyć w wolnym, normalnym kraju, a nie ma takiej możliwości. To jest straszne, że taki kraj funkcjonuje, że to są nasi sąsiedzi. Jedną z największych wartości jest wolność człowieka, wolność ludzi. Jeżeli tego nie mamy, to ja nie wiem, po prostu doświadczałam tego wczoraj i wiem, że to jest straszne, że z drugiej strony też jeżeli takiego młodego człowieka się boją, to wiem, że człowiek też może wiele, może, tylko musi mieć odwagę, nie każdy ją ma. Pierwszy osobisty kontakt z polskimi służbami dyplomatycznymi możliwy był dopiero na lotnisku w Wilnie. Do domu pasażerki feralnego lotu dotarły około 1 w nocy czasu polskiego z niedzieli na poniedziałek. Według planu porwana przez białoruskie służby maszyna powinna wylądować w Wilnie 13 godzin wcześniej. Raman Pratasiewicz, białoruski opozycjonista, od kilku lat mieszkający w Polsce, został umieszczony na białoruskiej liście terrorystów. Polska odmówiła białoruskim władzom ekstradycji 26-letniego dziennikarza. Mężczyzna oskarżany jest przez reżim Łukaszenki o między innymi prowokowanie zamieszek i organizowanie protestów przeciwko fałszowaniu wyborów. Według dziennika Guardian Pratasiewicz, opuszczając pokład samolotu w asyście białoruskich funkcjonariuszy, miał powiedzieć: stoję w obliczu kary śmierci. W Europie porwanie odrzutowca wykonującego wewnątrz unijny lot pasażerski uznano za akt państwowego terroryzmu. Jeszcze w poniedziałek unijni przywódcy mają zdecydować o reperkusjach dla Białorusi.